BMW jechało od strony Rudnej w kierunku Lubina. Nagle na drogę wybiegł jeleń. Auto wpadło do rowu. Kierowca wystawił trójkąt ostrzegawczy. Ruch na drodze był utrudniony, powstała kolumna samochodów. Ten trójkąt, widząc kierowca Opla, domyślił się, że coś może się dziać na drodze, więc zaczął hamować. Zanim zaczął hamować kierujący samochodem Mercedesem, natomiast na końcu jechał kierujący samochodem marki Ford Fiesta, który już nie zdążył zatrzymać swojego pojazdu, uderzył w Mercedesa, a ten następnie w Opla. Jeden, ten facet, co pierwszy jechał, no to wyhamował, a tamten drugi wyhamował, a Asia już nie zdążyła wyhamować. Dwie osoby trafiły do szpitala, kierowca Mercedesa i pasażerka z Forda. Policjanci będą szczegółowo wyjaśniać, jak doszło do tego zdarzenia.